Kazimierz Kaczor, urodzony 9 lutego 1941 roku w Krakowie. Polski aktor teatralny i filmowy, prezenter telewizyjny, działacz opozycyjny Kultury Art. W latach 1996-2002 prezes Związku Artystów Scen Polskich. 20 grudnia 1959 roku zadebiutował jako aktor na scenie teatru. Przez półtora roku studiował w krakowskiej Wyższej Szkole Rolniczej. Pracował jako magazynier i dyspozytor w krakowskim przedsiębiorstwie budowlanym budownictwa przemysłowego, a następnie jako maszynista sceny w Teatrze Lalki, Maski i aktora Groteska w Krakowie. Absolwent Wydziału Lalkarskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie. Aktor Teatru Starego w Krakowie, Teatru Współczesnego w Warszawie i Teatru Powszechnego w Warszawie od 1974 roku. W latach 1965-1976 był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Sygnatariusz petycji przeciwko represjom organów bezpieczeństwa wobec protestujących w Radomiu i Ursynowie w 1976 roku. W latach 1965-80 członek Związku Zawodowego Pracowników Kultury i Sztuki. W 1966 roku został członkiem Związku Artystów Scen Polskich. W latach 1974-79 związany z Salonem Kultury Niezależnej Anny i Tadeusza Walentynowicz. Współzałożyciel Biblioteczki Wydawnictw Niezależnych w Teatrze Powszechnym w Warszawie. Od września 1980 roku współorganizator Struktur Solidarności w Teatrze Powszechnym w Warszawie. W czerwcu i grudniu 1981 był delegatem na pierwszy i drugi zjazd walny Zebrania Delegatów Regionu Mazowsza. A na przełomie września i października 1981 delegat na pierwszy krajowy zjazd delegatów NSZZ Solidarność. W latach 90. prowadził w Telewizji Polskiej program o grach komputerowych Joystick. W latach 1996-2003 prowadził na antenie TVP2 teleturniej Wabank. W latach 1990-1993 był przewodniczącym sekcji dramatu Związku Artystów Scen Polskich. W latach 92-93 był członkiem Rady Kultury przy prezydencie RP, a w latach 1996-2002 był prezesem Związku Artystów Scen Polskich. Został odwołany ze stanowiska po zakupie obligacji Stoczni Szczecińskiej przez ZASP, a następnie ze względu na naruszenie statutu i regulaminu związanych w związku w latach 99-2002 pozbawiony członkostwa w organizacji. Jest bohaterem książki pod tytułem Kazimierz Kaczor Nie tylko polskie drogi, będącej wywiadem rzeką, jakiego udzielił dziennikarzowi Pawłowi Piotrowiczowi. Kazimierz Kaczor jest synem Antoniego i Anieli. Był trzykrotnie żonaty, dwa pierwsze małżeństwa zakończyły się rozwodem. Aktualnie związany jest z reżyserką i producentką filmową Bożeną Michalską. Ma dwie córki, Katarzynę i Agnieszkę oraz wnuka Huberta. Zamiłowania jest żeglarzem z patentem sternika morskiego. W latach 60. uprawiał wieślarstwo w klubie sportowym, a potem przerzucił się na żeglarstwo. W 1984 roku odbył wraz z Tonym Halikiem kilkumiesięczną podróż po Karaibach. Kazimierz Kaczor wystąpił w takich filmach i serialach jak Potop, Co jest w człowieku w środku, Ziemia obiecana, Dyrektorze, Człowiek z marmuru, Polskie drogi, Halo Szpitbrudka, czyli ostatni występ Króla Kasiarzy, Rodzina Leśniewskich, Justyna, Dorota, Urodziny Młodego Warszawiaka, Najdłuższa Wojna Nowoczesnej Europy, Amnestia, Jan Serce, Alternatywy 4, Planeta Krawiec, Zmiennicy, Łukerosa, Obywatel Piszczyk, Po upadku sceny w życiu nomenklatury, Panny i Wdowy, Jest jak jest, Awantura o Basio, Maszyna Zmian, Nowe Przygody, Złotopolscy, Dylematu 5, Hela w opałach, Popiełuszko, Wolność jest w nas, Apetyt na życie, Układ zamknięty, Piąty stadion, Druga szansa.